Raz, dwa, trzy, cztery, zaczynamy. Hello, hello. Hello, hello. Dajcie znać, czy mnie widać. Dajcie znać, czy mnie widać. Hello, hello. Hello, hello, kochani. Dajcie znać, czy mnie widać. Dajcie znać, czy mnie widać. Hello, hello. Witajcie, witajcie. Sprawdzę tylko, czy już mnie widzicie. Już jest na żywo, już jest 15 osób. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie do nas. 20, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. 15 osób. Zawsze zapominam wyciszyć. Słychać, widać. Hello, hello. Wszystko jest, wszystko działa. Super, fajnie, fantastycznie. I powiem wam jeszcze, że dzisiaj już działamy na kabelku. Jest taka moc internetu, że już po prostu nic nas nie pokona. Nic nas nie pokona. Nie zapeszajmy. Witam serdecznie. Aneta Szostak-Stulewska. Kolejne wydanie specjalne Awans TV. I tylko u nas, tylko dzisiaj. Czwartek, który jest... Nie, poniedziałek, który jest czwartkiem. Poniedziałek, który jest czwartkiem, czyli nasze cotygodniowe spotkanie w związku z moją chorobą przełożone na czwartek. Jest już zdecydowanie lepiej, aczkolwiek mogłoby być jeszcze odrobinkę lepiej. Widzimy, słyszymy, Szczecin się kłania, wszyscy się dookoła tutaj witamy, kłaniamy, machamy sobie hello, hello, bardzo mi miło was widzieć, cieszę się bardzo, że tyle osób dołączyło dzisiaj do nas, będzie parę niespodzianek, będzie parę fajnych rzeczy, o których za chwileczkę powiem. I jak zawsze oczywiście możecie dzisiaj zadawać pytania, możecie dzisiaj pytać, możecie dzisiaj tutaj sobie ze mną porozmawiać. Dzisiaj spotkanie dotyczące pytań, odpowiedzi. Świętujemy, kochani, za tydzień, bo słuchajcie, trzasnęło nam 7 tysięcy i zanim się obejrzałam, jest już prawie 7200 tych polubień, więc tak naprawdę już za chwileczkę trzeba będzie świętować 7,5 tysiąca. Więc w poniedziałek świętujemy. W poniedziałek przygotuję coś specjalnego. Coś, co oczywiście w znaczący sposób pomoże wam w waszych awansach. Zobaczcie, jaką sobie kupiłam dzisiaj, kurczę, lokowanie produktów. Elegancko, rossmann.pl. I tak mi tutaj fajnie stuka. No więc tak, dzisiaj tak jak mówię, dzisiaj troszeczkę świętujemy. Dzisiaj troszeczkę cieszymy się z tych różnych sytuacji, które za nami. Bardzo fajne szkolenia za nami. Bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiam Lublin, Szczecin, Warszawę, Wrocław, chociaż z Wrocławia, słuchajcie, duża ilość osób w ogóle nie zna mnie z Facebooka i w ogóle tak... No nie wiem, jak można nie mieć Facebooka, słuchajcie. Ale widocznie można i wskazują na to liczby i osoby, które były na spotkaniu. Kochani, więc tak, dzisiaj przede wszystkim dajcie znać, kto pierwszy raz, bo może są jakieś osoby, które zawitały tu po raz pierwszy, to jeszcze się szybciutko przedstawię. Dajcie znać, kto po raz kolejny, dajcie znać, czy mnie dobrze widać. Jeżeli coś nawala, to pamiętajcie, żeby odświeżyć przeglądarkę i nie można już zwrócić na mnie, bo u mnie jest na kabelku, u mnie jest po prostu super moc. I to, co się tutaj będzie teraz w związku z tym działo, to po prostu, proszę Państwa, będzie siwy dym. Do kiedy należy oddać teczkę do kuratorium? Kochani, jeśli chodzi o teczki do kuratorium, to bardzo proszę, zaglądacie do swojego kuratorium, na stronę kuratorium. Na naszej stronie dolnośląski kurator umieścił po prostu rewelacyjną informację.
Zwykła teczka wiązana, biała, i w tej teczce bez żadnych dodatków, bez żadnych dodatkowych podteczek, dokumentacja, kartka po karteczce włożona w zwykłą białą teczuszkę przewiązaną tasiemeczką. Nic więcej od Was nie chcą, kochani. I bardzo proszę, zaglądamy na strony swoich kuratoriów i przyglądamy się, co tam kurator napisał do Was, jeśli chodzi o teczki i o awans zawodowy. Bo jeśli taka informacja pojawiła się na stronie wrocławskiego kuratorium, dolnośląskiego kuratorium, to na pewno, dolnośląskiego we Wrocławiu, to na pewno pojawi się również na Waszych stronach, więc zaglądajcie, poczytajcie. Ze stron kuratorium można również pobrać gotowe wnioski. Pobieracie sobie gotowe wnioski. Te wnioski już są opatrzone w te wszystkie klauzule dotyczące RODO. Także też bardzo proszę pobrać sobie i po raz setny. A nie przedstawiłam się. Aneta Szostak-Solewska, Awans TV. Zakręcona kobieta na bazie, zakręcona na co? Zakręcona na pomaganie nauczycielom w awansie. O, tak to chyba należy powiedzieć. No i właśnie, i zaglądacie sobie na strony kuratorium. Wnioski do pobrania są na pewno. I prześledźcie też informacje bieżące dotyczące właśnie tego, jak mają wyglądać te teczki. Tak jak mówię, dolnośląski kurator poprosił o zwykłą teczkę zawiązywaną, białą, do której wkładamy dokumenty bez jakichkolwiek przegródek, bez jakiegokolwiek dodatkowego pakowania w jakieś ozdobne teczki, teczuszki czy inne rzeczy, tak? Także tak to, kochani, wygląda, jeśli chodzi o kuratorium. I na stronie kuratorium do pobrania są wnioski. I teraz jeśli chodzi o te terminy, bo ktoś tutaj pytał o terminy, to słuchajcie, przypominam, terminy mamy dwa. Pierwszy termin to termin czerwcowy, tak? Czyli do końca czerwca należy złożyć dokumentację i do kuratorium, i do organu prowadzącego, czyli i przyszli dyplomowani, i przyszli mianowani. I wtedy postępowania będą do końca sierpnia i od 1 września do celów płacowych będziecie już traktowani jako nauczyciele wyższego stopnia, tak? Natomiast jeżeli złożycie tą swoją dokumentację do końca października, to wtedy spotkania z komisjami będą do końca grudnia i najczęściej one są wtedy w grudniu. I do celów płacowych będziecie traktowani jako nauczyciele wyższego stopnia dopiero od stycznia. Także proszę sobie to przeliczyć, proszę sobie to przekalkulować i zastanowić. I teraz jaka jest różnica między nauczycielem mianowanym a nauczycielem dyplomowanym, przyszłym? Nauczyciel mianowany, ten przyszły mianowany, może wykorzystać te dwa terminy, tak? Ale tylko w tym roku, w którym otrzymał ocenę pracy. Czyli jeżeli teraz zostaniesz oceniona, otrzymasz minimum dobrą ocenę pracy, tylko w tym roku możesz złożyć dokumentację. Przyszły dyplomowany ma o tyle lepiej, że ma na to 3 lata. I tu znowu zasadnym jest podejść do księgowej, poprosić, żeby przeliczyła, ile stracę, jeśli będę się przez te 3 lata zastanawiać, i szybciutko się sprężyć i jak najszybciej dokumentację przygotować i jak najszybciej sobie z tym poradzić. Ilonka, czy już wszystko jest jasne? Czyli ty do kuratorium czerwiec lub październik i masz na to 3 lata. Czyli w tym roku, w następnym i masz takich lat 3, żeby się z tą teczuszką wyrobić. Aczkolwiek radzę ci złożyć tą teczkę jak najszybciej i mieć to już za sobą. W Opolu jeszcze nie informują. Czyli przeglądajcie, bo będą informować. Jakie konsekwencje niesie niewystawienie się na wyznaczony termin? Patrycja, no jak się nie zda, tak, to jeszcze jest staż dodatkowy i jeszcze raz podchodzimy do egzaminu, tak. Mamy możliwość odbycia dodatkowego stażu. Ale to się nie zdarza zbyt często, nam się na pewno nie zdarzy. Tak, proszę sobie to... Tak sobie proszę to tłumaczyć. Kochani.
No i widzicie, zarzekałam się, że wszystko będzie super, a tu się okazuje, że mi OBS nawalił. I się rozłączyliśmy na chwilkę. No widzicie, widzicie, ta technika to normalnie siwy dym. No przechwalone, dokładnie, przechwalone. Masz Maria rację, przechwalone. Odświeżcie proszę, już jest ok. Coś tutaj mi OBS nawalił, bo ja dzisiaj w OBS-ie pracuję, ponieważ zabieram was na małe, krótkie wycieczki, bo mi troszeczkę jest z wami czasami ciężko i chcę panią, witam panią, miło widzieć, super, cieszę się, mi też miło, 79 osób, odświeżcie proszę, odświeżcie, bo to być może jest moja wina, a być może nie, no ja mam już kabelek, już mam super moc i w ogóle, także wiecie, no, można zwalić na mnie, super moc na super kabel. Psinką. Dobrze, ja was dzisiaj zabieram na krótką wycieczkę, ale zanim was zabiorę na krótką wycieczkę, to pokażę wam coś bardzo ciekawego, słuchajcie. Otóż na ostatnim spotkaniu w Warszawie wywiązała się taka oto rozmowa z jedną z pań, że słuchajcie, w twoim stylu, i znowu lokowanie produktu, kurczę, dzisiaj nic z tego nie mam, że pokazuję wam twój styl, nie? Słuchajcie, tu jest taka strona, przygoda z przyroda w małym palcu. Tu jest taka strona przyroda w małym palcu i słuchajcie, tu po drugiej stronie macie wyszczególnione aplikacje na telefon. Aplikacje na telefon, które można wykorzystać w pracy z dziećmi w obrębie tematów dotyczących przyrody, tak? Czyli i z maluszkami, i ze starszymi na zajęciach z przyrody. I już wam mówię, jaka to roślina, jedna z aplikacji. Poznaj po głosie, kolejna aplikacja. Na tropie dzikich zwierząt, kolejna aplikacja. Idziemy na grzyby, jesteśmy w lesie, sztuka obserwacji, te co skaczą i fruwają. Część z tych aplikacji oczywiście jest płatna w tej wersji takiej rozszerzonej, ale w tej wersji podstawowej możecie ją sobie pobrać na telefony, posprawdzać, czy wam się przyda, czy wam się będzie na niej dobrze pracowało i wtedy ewentualnie rozważyć zakup takiej rozszerzonej wersji. Generalnie chodzi tutaj o to, że w ramach tych obserwacji możecie robić najróżniejsze, fajne działania dotyczące właśnie przyrody, tak? Pani, która mi pokazała, pozdrawiam bardzo serdecznie Warszawę, pani, która mi pokazała tę aplikację, stworzyła z dziećmi e-zielnik, tak? Więc po pierwsze wrzuca tam zdjęcia różnych roślin, po drugie dzieci z tymi swoimi telefonami, z tą aplikacją idą na spacery, czy to z rodzicami, czy to z nauczycielem w trakcie lekcji, tak? I szukają tych roślin, żeby je potem sfotografować. Jeszcze raz, jest tam możliwość również opisania tych roślin, także naprawdę, słuchajcie, fantastyczne możliwości do wykorzystania na zajęciach w edukacji wczesnoszkolnej, na zajęciach z przedszkolaczkami, no to chyba tylko z telefonem pani, tak? Ale generalnie jeszcze raz bardzo wam polecam. Twój styl, ostatni numer. Jaka to roślina? Poznaj po głosie. Na tropie dzikich zwierząt. Jesteśmy w lesie. Idziemy na grzyby. Te, co skaczą i fruwają. Oraz sztuka obserwacji. To są, moi drodzy, aplikacje, które możecie sobie wyklikać, wyszukać, pobrać na telefon. Także kochani, naprawdę polecam pomysł, podpowiadam. Dziękuję za tą podpowiedź uczestniczce naszego spotkania w Warszawie. I naprawdę, jeśli macie w ogóle takie jakieś fajne
fajne narzędzia, z których korzystacie, bo oczywiście to potem można zawrzeć w tym nieszczęsnym punkcie dotyczącym tych multimediów, tak? Jeżeli faktycznie wrzucicie sobie taką aplikację na telefon i faktycznie z tymi dzieciaczkami popracujecie, to potem jak jakiś członek komisji was o to spyta, no to wy bach, nie? Odpalacie telefon i proszę bardzo. To wygląda tak, to zrobiliśmy tak, tutaj mam na przykład jeszcze dodatkowo jakiś zestaw tych różnych e-zielników na przykład. Także warto jest z takich aplikacji korzystać, warto jest się takimi aplikacjami wspierać, ponieważ tak jak widzicie, świetny pomysł, który podsunęła uczestniczka kursu. Mogę przedstawić dzieciom zdjęcia, mogę poprosić dzieci o udanie się na spacer z rodzicami, czy to w trakcie zajęć lekcyjnych z nauczycielem, tak? Szukamy na bazie zdjęcia, na bazie opisu, szukamy, fotografujemy, czyli dziecko tworzy swoje zdjęcie, tak? I wspólnie potem opisujemy. Jest możliwość podpięcia telefonu do komputera, możemy to potem zrzucić, wydrukować i powstaje najpierw e-zielnik, potem fajny zielnik w wersji papierowej, tak? Do tego jeszcze można zasuszyć te rośliny, tak, które odnajdziemy, przykleić. No, myślę, że tutaj już sami widzicie, jak dużo można zrobić, tak? W związku z takimi aplikacjami. Rzecz prosta, wrzucam na telefon, korzystam, tworzę i tak to ma właśnie wyglądać. Kochani, dzisiaj zabieram was na chwileczkę. Karolina, dobre pytanie. Ocynka. Sytuacja. Zmienia się dyrektor i ja zmieniam jednocześnie placówkę, w której kończę drugi rok stażu w sierpniu. Z kiedy składam sprawozdanie cząstkowe? Lucynka, ciebie tak naprawdę nie powinno interesować to, że zmienia się dyrektor. Tak jak mówiłam, dyrektor w ramach nadzoru pedagogicznego jest zobowiązany dokumentować przebieg waszej pracy, przebieg waszego stażu, przebieg tego wszystkiego, co dzieje się w placówce. I wy w ciągu roku szkolnego składacie setki dokumentów potwierdzających realizację waszych działań w danej placówce. Wy w waszych placówkach wypełniacie dzienniki lekcyjne, piszecie różne sprawozdania, umieszczacie różne adnotacje w różnych miejscach, tak? I jakby nie jest naszym zmartwieniem to, że zmienia się dyrektor i ja w związku z tym coś muszę. Ty nic w związku z tym nie musisz robić, tak? Natomiast jeżeli kończysz staż w danej placówce, to oczywiście składasz w tej placówce sprawozdanie na zakończenie pracy, tak? Na zakończenie stażu w tej placówce A i z tej placówki masz otrzymać ocenę i z tej placówki masz otrzymać zaświadczenie. Lucynko. I z tym zaświadczeniem i z tą oceną udajesz się do placówki B, tam składasz wniosek o kontynuację stażu, tam zastanawiasz się nad tym, czy i w jakim zakresie nanieść zmiany do swojego planu rozwoju zawodowego, tak? Natomiast to, że nam się zmienia dyrektor, w żaden sposób nie powinno to was martwić, bo to jakby was konkretnie nie dotyczy. To jest tylko i wyłącznie sprawa między dyrektorami, tak, żeby sobie przekazali dokumentację, żeby sobie po prostu przekazali to wszystko, co istotne w nadzorze, a wy w placówce powinniście mieć albo odrębne teczki, albo jest jakiś, to już oczywiście zależy od dyrektora, jak sobie to organizuje. Jeden ma segregatory, drugi ma osobne teczki dla każdego nauczyciela i tam znajdują się wszystkie informacje dotyczące waszego stażu. Lucynka, ja nie wiem, czy to robi drugi, czy pierwszy, bo to wszystko zależy od tego, kiedy on się zmienia. Ciebie to w żaden sposób nie powinno interesować, czy ma to zrobić pierwszy, czy zrobi ci to drugi. To ma zrobić dyrektor i zadaniem nauczyciela nie jest martwić się o to, jak on to zrobi, bo on po to jest dyrektorem, żeby to udźwignąć i to zrobić. Także tego się po prostu nie obawiajcie i o tym nie myślcie.
Wy macie dotrzymać jakby tego, co stoi po waszej stronie, czyli złożyć sprawozdanie cząstkowe za czas stażu w danej placówce. Natomiast to, co się dzieje potem, to już jest zadanie dyrektora. I takie, mam czasami takie wrażenie, że albo wy nie do końca ufacie tym swoim dyrektorom, albo wy po prostu czasami jesteście takie troszeczkę nadgorliwe, czasami troszeczkę takie za bardzo poddenerwowane tą całą sytuacją. Kochani, to jest tylko awans. Setki nauczycieli to przeszło, tysiące jeszcze przejdą. Także naprawdę troszeczkę tak spuśćmy z tonu i nie martwmy się o rzeczy, które nas bezpośrednio nie dotyczą, tak? I nie martwcie się o to, że jeżeli jesteście w placówce, w której dyrektor nie dał karty samooceny, to co ja mam zrobić? Nic. Siedź cicho i się nie wychylaj. Nie dał, masz o 4 strony mniej do pisania, czy 5. Także w żaden sposób się nie denerwujcie tym, tak? Natomiast jeżeli dał, wypełniasz, piszesz jak najlepiej o sobie, piszesz jak najwięcej o sobie, piszesz wszystko to, co ciebie dotyczy w tej karcie, tak? Jeżeli proszą cię o aneksowanie czegoś, no to aneksujesz, tak? Jeżeli nie proszą, no to się zastanawiasz, tak? Tak naprawdę w okresie przejściowym wy nie macie obowiązku prowadzić zajęć otwartych, tak? Ale mówię, to poddenerwowanie, te różne sytuacje, różne, tak? Bo koleżanka aneksowała, prowadziła, to ja też muszę, powodują, że robi się takie dodatkowe zamieszanie, tak? Sprawozdanie, czy po nowemu, czy po staremu, czy tak, czy siak? No nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie w 100%, bo nie wiem. To jest twoje sprawozdanie i tak jak powtarzam, nigdzie nie ma konkretnego wzoru sprawozdań. Jeżeli masz potrzebę napisać w wersji tabelarycznej, zrób w wersji tabelarycznej. Jeżeli masz potrzebę napisać opisowo, zrób opisowo. Pamiętaj tylko o efektach. I znowu pytamy, czy te efekty są na pewno konieczne, czy nie są konieczne. No są konieczne, bo są zapisane bardzo szczegółowo, jest to zapisane w rozporządzeniu, tak? Ja mam czasami takie wrażenie, kochani, że wy jakby tak nie do końca wierzycie w to, co napisane jest w rozporządzeniu. I tak, no niby piszę, niby przeczytałam, niby sobie wydrukowałam, niby sobie już nawet podkreśliłam, ale jeszcze zapytam, bo być może nie do końca zrozumiałam to, co przeczytałam. Tam bardzo szczegółowo wszystko jest rozpisane. Wielokrotnie też już powtarzaliśmy, który paragraf, których działań dotyczy. Mamy artykuł 125 ustawy o finansowaniu zadań oświaty, która mówi, że to, co zostało zaczęte przed 1 września, przebiega na dotychczasowych zasadach. Staż, czyli te twoje działania, które ty realizujesz w szkole. Twój staż przebiega na dotychczasowych zasadach. Wszystko to, co po stażu, dzieje się już zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia. I jest napisane, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji działań podjętych w trakcie trwania stażu. No i znowu rozwalamy to na czynniki pierwsze, ale czy po staremu, czy po nowemu. Z działań podjętych w trakcie trwania stażu. I to jest wszystko, co dotyczy zapisów dotyczących sprawozdania. Cała reszta leży po twojej stronie. Chcesz pisać według wymagań? Zrób sobie szufladki, pisz według wymagań. Chcesz pisać działaniami? Masz prawo napisać działaniami. Chcesz zrobić to w wersji tabelarycznej? Zrób to w wersji tabelarycznej. Wykaż efekty dla siebie, dla szkoły. I znowu pytamy, a jak ja pracuję w przedszkolu, to mam dla szkoły czy dla przedszkola? No logiczne, że szkoła jest tutaj w tym pojęciu ogólnym, czyli placówka, w której realizujesz staż, tak? Jeśli pracujesz w przedszkolu, chcesz napisać efekty dla przedszkola, napisz dla przedszkola. Jeśli pracujesz w jakimś zespole szkolno-przedszkolnym, napisz dla placówki, tak? Jakby nie rozbierajcie tego wszystkiego na takie dodatkowe czynniki pierwsze, bo robi się z tego duży bałagan i same się w tym gubicie. No, Chryste, mi wyszło 16 stron, a ja tutaj mówię, że 4 strony. No. Czyli nie daje ci arkusza samooceny do wypełnienia. Nie wypełniasz i masz o 16 stron pisania mniej. Chyba, że chcesz sobie popisać, no to idź i się upomnij o tą ankietę, tak? Samooceny.
Słuchajcie, każdy dyrektor ma swoje wewnętrzne procedury, tak? Każdy dyrektor przyjmuje jakieś swoje wyjściowe, jeśli chodzi o prowadzenie. Ja wiem, że są sytuacje trudne i mówicie mi o tym i czasami włos się na głowie jeży, tak, ale generalnie zaufajcie też troszkę bardziej tym swoim dyrektorom. Joasia, jeśli chodzi o akty prawne, to jeszcze na to jest czas, jeszcze nie teraz, tak? Ja wiem, że akty prawne Wam spędzają sen z powiek, ja dzisiaj Wam pokażę pewną rzecz, natomiast tak bardziej szczegółowo, jeśli chodzi o akty prawne, to odniesiemy się do tego za czas jakiś, tak? W jaki sposób wykazać w sprawozdaniu prowadzenie zajęć? No, w trakcie trwania stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. W trakcie trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna i innych nauczycieli. Jeżeli chcesz wypisać, w jakich zajęciach brałaś udział, jakie obserwowałaś, możesz to wypisać. I tutaj też znowu nie nakręcajcie się, jak nie pamiętacie jakiejś daty, tak? Najważniejsze jest to, żeby temat, który wpisujecie, przekładał się z tym, co jest w dzienniku lekcyjnym, tak? Nie musimy żadnych konspektów dołączać do sprawozdania, absolutnie. Jeżeli macie wypracowane między sobą, a... nie upominajcie się, Arkusz, nic ciekawego. Dziewczyny, jeżeli macie wypracowane jakieś swoje wewnętrzne dokumenty między sobą a swoim opiekunem, to oczywiście gromadzicie to sobie w jakiejś tam teczuszce, zbieracie sobie te konspekty, te scenariusze, jeśli pisaliście na potrzeby tych obserwacji. Natomiast tego nie dołączamy do sprawozdania, tak? Te dokumenty to są wasze wewnętrzne i one po prostu są w placówce na wypadek, no mówię, jakiegoś tam wypadku. Pamiętajcie, że tam, gdzie są pieniążki, tam może być kontrola. A wasz opiekun w placówkach ogólnodostępnych, tych publicznych, bierze pieniążki za to, że jest waszym opiekunem. Także o tym bardzo proszę pamiętać, tak? To się zgadza, że jakoś tak, zrobiło się nerwowo. Zrobiło się bardzo nerwowo i powiem Wam, że to się przekłada i na to, jak kupujecie, i za chwilę też Was zabiorę w pewne miejsce. To się przekłada też na to, jak się ze mną kontaktujecie, bo zaczyna też być tak bardzo dziwnie. Dzisiaj na przykład jedna z pań napisała mi zapytanie i po 20 minutkach zaczęła mi wysyłać jakieś tam sygnały dodatkowe, żeby mnie zmusić do tego, żebym po prostu, ja kochani, jestem dla Was sercem, duszą, tym wszystkim, co robię tutaj. Natomiast czasami też mam inne ważne rzeczy i taką ważną rzeczą jest na przykład sprawozdanie, które chciałabym wzorcowe dla Was wreszcie zakończyć. I dzisiaj takie już ostatnie czytanie, ostatnie pisanie i ciągle ktoś coś, i ciągle ktoś coś. Także jeśli nie odpisuję, to albo jest to pytanie, które może poczekać, albo jest to coś, o czym będę mówiła na najbliższym spotkaniu, bo ja te Wasze pytania też oczywiście uwzględniam. Albo po prostu odpowiem za chwilę, tak? I teraz jeśli chodzi o samoocenę, karta samooceny i cały opis wszystkich działań w obrębie oceny pracy jest na naszej stronie internetowej, tak? Możecie sobie taki materiał zakupić. Jest to takie zwarte opracowanie, jeśli chodzi o ocenę, tak żebyście wiedzieli, jak to wygląda, gdybyście na przykład musieli się odwołać od oceny. Natomiast karta samooceny jest przykładowo wypełniona, tak, dla szkoły, dla przedszkola i możecie sobie tam zerknąć, co tam należy wpisywać, bo też macie z tym problem, tak? Mam wykupione wakacje pod koniec lipca. Kochani, jeśli macie wykupione wakacje, jeśli macie jakieś ważne terminy, które po prostu nie mogą ulec zmianie, to warto jest... Ania, no widocznie było to ważne, albo po prostu miałam chwilę przy piciu jakiejś tam kawusi i z wielką przyjemnością wtedy odpisuję. Tak, ja lubię do Was odpisywać, ja lubię z Wami się kontaktować przez Messengera, natomiast
Czasami no, są takie sytuacje, no uwierzcie mi, w chwili obecnej ja musiałabym po prostu cały czas siedzieć przy otwartym telefonie albo komputerze i cały czas wam odpisywać, ponieważ tych wiadomości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Cieszy mnie też to, że zaczynają się pojawiać zaproszenia coraz częściej i myślę, że niebawem zawitam do niektórych z waszych placówek, ponieważ jak się okazało, dyrektorzy też nas oglądają i bardzo się z tego cieszę i pozdrawiam wszystkich fajnych i mądrych dyrektorów. I będziemy się spotykać w ramach szkoleń dla rad pedagogicznych i to też jest bardzo fajne, bardzo miłe. I jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli jest taka możliwość i chcielibyście mnie zaprosić do placówki, to bardzo proszę piszecie poprzez ten formularz na stronie internetowej. Już niedługo będziemy przenosić tą stronę zakupową i tam będzie też takie okienko jakby specjalnie do tego przygotowane, żeby można było tam napisać, jakiego szkolenia potrzebujecie, albo jakiego specjalisty, z jakiego zakresu, tak? I czy ewentualnie możemy wam w tym pomóc. Arleta, ślub, rzec, święta, to wiesz, to nawet nie ma dwóch zdań. I zaraz, dwa tematy, tak? Czyli właśnie, jeżeli jest jakaś sytuacja ważna w waszym życiu, ale ważna, to w momencie, kiedy składacie dokumenty, warto jest zapytać, co w takiej sytuacji zrobić, tak? Czy mogę na przykład napisać takie króciutką informację i tutaj dołożyć, że w tym i w tym terminie nie mogę z racji właśnie jakichś bardzo ważnych rzeczy, tak? Na pewno ja wiem, że w czasy wykupuje się z wyprzedzeniem, natomiast no to akurat myślę, że nie jest aż tak ważne, tak? Ale właśnie, czy to ślub, czy jakiś wyjazd zagraniczny, który wam wyskoczył, czy jakaś inna ważna rzecz. Wybranego zadania. Referowane z pamięci. Myślę, że może być tutaj coś dodatkowego. Możesz mieć jakąś tam mapę myśli, skojarzeń, możesz mieć opracowany jakiś krótki konspekt. Także myślę, że tutaj to nie jest tak, że mamy to mówić tylko i wyłącznie z pamięci. W tych placówkach, Basia, jakby w tych, bo to jest chyba placówka niepubliczna, tak? W tych placówkach dopuszcza się, żeby kontraktowy był opiekunem, tak? My jesteśmy nauczone cierpliwości, kochane dziewczyny moje. A ja cierpliwie czekam, nie narzucam się, Madzia. Madzia, muszę sprawdzić, z czym ty mi się tam nie narzucasz, kurczę. Basiu, no tak jak mówię, w tych waszych placówkach, w tych niepublicznych, czy w tych punktach, tam jest, tylko ja teraz tak z głowy ci nie powiem, gdzie jest ten zapis, ale dopuszcza się, żeby nauczyciel kontraktowy był wtedy opiekunem, tak. Są takie sytuacje. Także tutaj spokojnie. O, witam Alicja, witam cię bardzo serdecznie. Dobrze, kochani, to teraz tak. Po pierwsze zabieram was na wycieczkę, żeby już nie przedłużać tego gadulstwa. Za chwilę może się pojawią jakieś pytania. Czyli teraz tak. Pyk. Pyk. Ha, widzicie, co tu na nas czeka? Ale zanim to jedna ważna informacja. Dziewczyny, po zakupieniu produktu prostego, czyli albo karty samooceny, albo po zakupieniu sprawozdania, przychodzi do Was taka informacja. Dziękujemy, Twoje zamówienie zostało zrealizowane. Ja specjalnie zrobiłam ten zakup, żeby Wam pokazać. Twoje zamówienie zostało zrealizowane. I to tutaj, o to jest Wasz PDF. Wystarczy na to kliknąć i to się Wam pobiera na Wasz komputer, tak? Bardzo często popełniacie taki oto błąd, że wy klikujecie sobie to na telefon, a na telefonie, kochani, jest możliwość oczywiście też przejrzenia tych plików,
ale po trzykrotnym wyklikaniu na telefonie nie ma już możliwości pobrania tego dokumentu po raz czwarty. Także też bardzo proszę, pamiętajcie o tym. Wyklikajcie sobie pierwszy raz na komputer, pobierzcie ten PDF. Twoje zamówienie zostało zrealizowane. Taka informacja. Najpierw jest informacja dziękujemy, potem jest informacja twoje zamówienie zostało zrealizowane i wtedy sobie klikamy na to niebieskie. Natomiast trzecia informacja to informacja mówiąca o tym, że masz do pobrania fakturę, tak? Także pamiętajcie o tym, twoje zamówienie zostało zrealizowane i tam wtedy możecie sobie wtedy kliknąć i pobrać swój zakupiony PDF na swój komputer. Dobrze, kochani, jeszcze jedna wycieczka. To jest strona internetowa anetaszostak.pl. To jest mój dom w sieci. I jest mi niezmiernie miło, że ten dom odwiedzacie. Jest mi niezmiernie miło, że tutaj zaglądacie. I teraz, kochani, tu jest sklep. Tu są kursy online, tu są szkolenia stacjonarne, tutaj są książki, można tam zajrzeć, wiele ciekawych pozycji. Tu są kupony podarunkowe, gdybyście chcieli czasami coś podarować innej osobie w ramach mojej strony albo poprosić kogoś o zakupienie Wam kuponu zamiast kwiatów czy kolejnej bluzki czy czegoś. I tu sobie wchodzicie i tu sobie wybieracie to, co Was interesuje i tu sobie kupujecie, tak? Ten sklep niebawem się zmieni. Na chwilę obecną myśmy się wstrzymali, to znaczy my cały czas pracujemy, natomiast nie będziemy się przepinać teraz, w ten najgorętszy czas, ale niebawem przepniemy ten sklep, będzie on w troszkę innej formie, będzie inaczej zbudowane to wnętrze, będziecie mogli też sobie automatycznie wygenerować zaświadczenia, bo one są dla Was bardzo ważne, aczkolwiek podajecie nie do końca poprawne dane, zakupując jakieś szkolenie i w chwili obecnej była akcja certyfikaty. Tych certyfikatów poszło bardzo dużo do Was, bardzo duża grupa certyfikatów do Was wyszła. Niestety duża część też do nas wróciła z racji tego, że w tych swoich tutaj przy zakupie podajecie nie do końca poprawne dane teleadresowe, no i do nas te certyfikaty wracają. Ale nie o tym dzisiaj. Kochani, to jest strona główna. Jak mówię, wejdź na stronę główną, to masz wejść tutaj, kochani. Macie wejść tutaj. Tu jest taka część ruchoma, kursy, które akurat promujemy, które Wam polecamy, tak? Tu jak ktoś chce poczytać o mnie, to może sobie wejść, kliknąć i poczytać. Tu są, kochani, artykuły. To jest jeden z najpoczytniejszych artykułów, ten i ten. Ostatnio czyta się go bardzo dobrze. I taka moja ogromna prośba do Was, żeby ta strona się jeszcze lepiej pozycjonowała, żeby tą stronę w wyszukiwarkach jeszcze więcej osób mogło zobaczyć, to bardzo pomaga w tym komentarz. Tu zobaczcie, na końcu jest możliwość dodania komentarza czy kliknięcia na takie serduszko, tak? I zobaczcie, jeżeli tych komentarzy pojawi się tutaj więcej, to automatycznie też w troszeczkę inny sposób pozycjonuje tą stronę i więcej osób może wtedy do nas dotrzeć, tak? Także gdybyście przeczytali jakikolwiek z moich artykułów i uznacie, że warto jest zostawić tutaj jakieś dobre słowo, będę bardzo, bardzo wdzięczna za to, ponieważ to w znaczący sposób pomoże innym osobom dotrzeć też do nas, tak? I będzie też troszeczkę wyżej pozycjonowało naszą stronę. I za to będę bardzo wdzięczna. I teraz, kochani, bardzo często macie problem z dostępem do swoich kursów. I ja już Wam pokazuję, jak to zrobić w najprostszy sposób, tak? Tu zapisujemy się na newsletter. Te osoby, które się jeszcze nie zapisały, mogą się tutaj zapisać. Po zapisaniu na newsletter otrzymacie wygenerowany kod dostępu do darmowej biblioteczki, którą też Wam za chwilę pokażę, tak? Ale zobaczcie, tu na dole dostęp do kursu online. Po kliknięciu w to i po zalogowaniu się tym hasłem i loginem, który sobie tworzycie przy pierwszym zakupie, macie dostęp do wszystkich kursów
I oczywiście wy wybieracie sobie tutaj ten kurs, który zakupiliście, tak? I po kliknięciu w kurs, który zakupiliście, wchodzicie w zasoby takiego kursu online. Online to znaczy, że nic nie przyjdzie do was pocztą, tylko trzeba sobie to wyklikać. I teraz zobaczcie, pytacie o to, jak te kursy w środku wyglądają, jak się poruszać. W zależności od tego, jakie są potrzeby, kursy podzielone są na moduły. Tu mamy na przykład taki wstęp, krótki filmik zaciągnięty na Vimeo i podlinkowany tutaj. Do tego opis i to, co tutaj zapisane, mówi nam o tym, że dziękujemy, tak? Co znajdziesz, dlaczego warto tutaj zostać. Tu macie moduł pierwszy, tak? Moduł pierwszy i znowu dość długi film, bo 20-minutowy. Tu nie ma raczej długich nagrań. Ja staram się do kursów robić krótsze nagrania z racji tego, że badania wskazują, iż średnio 20 minut jesteśmy w stanie takiego materiału wysłuchać. Potem już jest z tym troszeczkę gorzej. I znowu, tu o widzicie, jest do pobrania. Po kliknięciu w tą ikonkę pobieracie do tego przygotowany materiał PDF. Kolejny moduł, tu już kolejny filmik. Tutaj ten duży, największy PDF z 40 stronicami, słuchajcie, przygotowany specjalnie dla was, dla przyszłych mianowanych. I tutaj rozporządzenie i w tym rozporządzeniu też kolorem zaznaczone wszystko to, co dotyczy mianowanych, tak? Tu kolejny moduł, moduł trzeci, wszystko co dotyczy pracy w ramach komisji egzaminacyjnej. I tu w tym module są te przykładowe, te checklisty przykładowych problemów do rozwiązania dla mianowanego. I tutaj są też checklisty przykładowych działań, o jakie możecie być poproszeni w ramach tych nieszczęsnych multimediów, których się tak bardzo boicie, tak? I znowu do tego krótki film instruktażowy. Tutaj opisałam wam bardzo szczegółowo narzędzia multimedialne i tutaj też opisana jest krok po kroku prezentacja w PowerPoint. Do tego przygotowany już jest w obróbce film, gdzie będziecie mieć krok po kroku pokazane, jak przygotować prezentację w Canvie i jak przygotować prezentację w PowerPoint. Więc chciałabym, żeby to wydrukować i tu sobie ze mną potem popracować, bo wiem, że są osoby, które mają z tym problem. Tu są jeszcze też dwa bonusy i tak jak mówiłam, jak mnie znacie, tych bonusów będzie tu jeszcze kilka, ponieważ mam jeszcze parę pomysłów do zrealizowania z wami i to później będzie wskakiwało w zasoby kursu i dla dyplomowanego, i dla mianowanego, właśnie w te zasoby bonusowe, tak? Tu jeszcze pojawią się ćwiczenia dotyczące budowania tej większej pewności siebie i ćwiczenia do przeprowadzenia już przed samym spotkaniem z komisją. Ten materiał też jest już w opracowaniu, tak? Żebyście mieli parę narzędzi, które pozwolą wam się troszeczkę przygotować do tego spotkania w trochę inny sposób. I tak wygląda kurs od środka. Tak wygląda jeden z kursów od środka, tak? Także widzicie, jest on bardzo rozbudowany, zawiera on bardzo dużo istotnych, ważnych informacji dla nauczycieli mianowanych i tak wygląda on od środka. Tutaj, tak jak mówię, dodatkowo będzie ten film instruktażowy i tu będzie jeszcze dodatkowo będą te PDF-y dotyczące tego budowania, tej budowania tej ciszy i tego spokoju w was, bo to też jest bardzo ważne, tak? Więc tak wygląda kurs od środka, kochani, żebyście mieli taki ogólny obraz tego. I tak jak mówię, jeżeli wchodzisz do sklepu i kupujesz online, to nie czekaj na listonosza, bo listonosz nie przyjdzie i nie zapuka do twoich drzwi z naszym kursem online. Nasz kurs online trzeba albo sobie wyklikać, wchodząc tu, albo sobie pobrać z zasobów, które przychodzą do ciebie na skrzynkę mailową. Tu możesz się zapisać na newsletter, żeby otrzymać
hasło dostępu do biblioteczki. I teraz jak wygląda ta biblioteczka, bo też bardzo często o to pytacie, co tam jest. No więc tu jest biblioteczka, tu ja się zalogowałam swoim hasłem. I tutaj macie takie różne materiały ćwiczeniowe, różne materiały opracowane przeze mnie. Taka mini piguła wiedzy, tak? Jeżeli ktoś sobie to pobierze, tak? Jeżeli pobierze sobie tą prezentację, weźmie do tego rozporządzenie, być może już sobie świetnie poradzi i już sobie troszeczkę rozwieje pewne wątpliwości, tak? Tu macie dyplomowany po staremu, tu macie dyplomowany w okresie przejściowym, tutaj macie mianowanego, takie podstawowe prezentacje, które się pojawiają. Tu jest prezentacja, jak napisać sprawozdanie, ta podstawowa, która gdzieś tam też się pojawiała, która się pojawiała w ramach naszych spotkań online, tak? Tu macie karty pracy, tu macie ćwiczenia sensoryczne, tu taka piguła dotycząca awansu, tu zadania opiekuna stażu, tutaj wszystko, co dotyczy wydłużenia. Tu też bardzo fajnie opisana metoda ruchu rozwijającego Weroniki Szerbo. Także tu widzicie, cały czas budują się, no i kalendarze, tak? Tu są kalendarze do wykorzystania, czyste, bez wskazanych miesięcy, także wystarczy pobrać i można sobie fajnie poplacować nad planowaniem jakichś działań z dziećmi. Tu kalendarze na poszczególne miesiące. Także tak wygląda od środka biblioteczka. Też chciałam, żebyście ją sobie zobaczyli. Tak więc, kochani, podsumowując, sklep, kursy, opisani trenerzy, możecie sobie poczytać o nas, tak? Tu o mnie, tu jakie prowadzę terapię i czym się zajmuję. Tu artykuły, jeśli przeczytasz artykuł, będzie mi miło, zostaw ślad, napisz chociaż jedno słowo, zgadzam się z Panią, super, fantastycznie, pomogło mi to, tak? Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, jeśli tak będzie. No i teraz, kochani, zabieram Was w kolejne miejsce. Jesteśmy w internetowym systemie aktów prawnych, tak, na stronie Sejmu i mamy kartę nauczyciela. I dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć troszeczkę taki sposób na to, jak troszkę poodnajdywać się w tych aktach prawnych, tak? I tak jak Wam już kiedyś mówiłam, ustawa jest aktem wyższego rzędu, tak? Do ustawy są akty wykonawcze, czyli rozporządzenia, tak? Czyli akt wyższego rzędu ustawa i do ustawy akty wykonawcze, które regulują poszczególne działania rozpisane właśnie w ustawie zasadniczej. Tak? Karta nauczyciela oczywiście dotyczy tego wszystkiego, co dotyczy pracy nauczyciela, czyli naszych obowiązków i naszych praw. I teraz zobaczcie, jeśli ja tutaj sobie kliknę w te akty wykonawcze, no na początku są monitory, ja je szybciutko przerzucę dalej, ale tu już zobaczcie, zaczynają się dzienniki ustaw. Od tych najświeższych, od tych, które zostały wprowadzone nie tak dawno. Tu mamy na przykład rozporządzenie ministra sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy w zakładach poprawczych, w schroniskach. Czyli jeżeli pracujesz w zakładzie poprawczym, w schronisku, klikasz sobie i masz tutaj wszystko, co dotyczy Twojej oceny pracy. Kolejny akt, dziennik ustaw, pozycja, także już macie tu wszystko wyklikane. Mamy tutaj rozporządzenie zmieniające z 1 marca dotyczące naszych kwalifikacji, tak? I tu macie zapisane, że jest to akt obowiązujący. Mamy kolejne rozporządzenie, wynagrodzenie, tak? Rozporządzenie zmieniające wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia, tak? Znowu tutaj coś nam dołożyli, chyba że zabrali, nie wiem, bo jeszcze nie zaglądałam. Mamy tutaj to nieszczęsne styczniowe z doskonalenia zawodowego nauczycieli, tak? Gdzie też Was dyrektorzy tam ścigają i nie na wszystko chcą Wam dawać pieniądze, jeśli chodzi o to doskonalenie. Czyli świeżutki też akt, rozporządzenie mówiące o tym dofinansowaniu. I tak idąc sobie w dół, macie kolejne rozporządzenia dotyczące naszych praw i naszych obowiązków. Tak? Tutaj macie to nieszczęsne rozporządzenie z lipca 2018 roku, mówiące o
uzyskaniu stopni awansu zawodowego, tak? Czyli zobaczcie, jest i ono. I teraz jeśli sobie wklikniemy w dziennik, klikniemy w to czerwone, to spokojnie możemy sobie tutaj już wejść w zasoby samego rozporządzenia, tak? I możemy sobie to rozporządzenie albo wydrukować, albo możemy sobie je poczytać, przejrzeć, przeanalizować, zrobić krótkie notatki, tak? Z kolejnego rozporządzenia, które sobie tam otworzymy i popatrzymy na nie. Także nie bójcie się, bardzo Was proszę, nie bójcie się dotykać, doświadczać, zaglądać, bo to wszystko, co tutaj jest przygotowane jest też między innymi dla nas, tak? Wchodzimy. Ustawa, karta nauczyciela, akty wykonawcze. Ustawa o systemie oświaty, akty wykonawcze. I tak po kolei możecie sobie przeanalizować najświeższe, aktualne rozporządzenia mówiące czy to o naszych prawach i obowiązkach, czy to o funkcjonowaniu całego systemu oświaty. Także bardzo Was proszę, nie bójcie się tego. Zaglądajcie, otwierajcie akty wykonawcze do ustaw i sobie troszeczkę sobie już zaczynajcie z tym pracować, tak żebyście się czuły troszeczkę pewniej, żebyście się czuły troszeczkę lepiej z tym, co robimy w obrębie tych naszych aktów prawnych, bo to w największym stopniu spędza Wam sen z powiek, tak? Więc bardzo proszę, zaglądamy. Oczywiście będę bardzo wdzięczna, jeżeli udostępnicie transmisję, jeżeli puścicie tą transmisję gdzieś tam w grupach. Widzę, że 80 parę osób w dalszym ciągu wytrzymało, w dalszym ciągu jest. I czy wpisać wszelkie daty? No właśnie, i znowu kolejne pytanie, czy pisać wszelkie daty? Ja słuchajcie, czasami odnoszę wrażenie, że wy oprócz dat to jeszcze byście godziny lekcyjne wpisali. Oczywiście nie. Możemy używać tutaj naprzemiennie w trakcie trwania stażu, w pierwszym semestrze, w pierwszym roku trwania stażu, tak? Jeżeli coś tam chcę bardziej szczegółowo, pamiętam. Oczywiście nie musicie pisać dokładnych dni, kiedy ukończyliście jakiś kurs. Wystarczy, że napiszecie, czy w pierwszym semestrze, czy w pierwszym roku zrobiłam takie i takie dodatkowe tam dokształty, czy byłam na jakichś konferencjach, czy brałam udział. To jest naprawdę tutaj, nie trzeba rozpisywać tego co do dnia i godziny, chociaż czasami mam wrażenie, że jakby można było, to wpisywałybyście jeszcze godziny lekcyjne. Czy jeśli dyrekcji będzie się podobać? Generalnie to nie chodzi, Diana, o to, czy będzie się podobać, czy nie będzie się podobać. Tu chodzi o to, jakby pamiętajcie o jednej rzeczy. Z tych dokumentów, które opracujecie, czyli ze sprawozdania, z karty oceny pracy, z Waszej prezentacji przed komisją, tak, z tych spotkań, z tych rozmów, ma po prostu wynikać, że Wy zrealizowaliście wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu. Tu nie chodzi o to, żeby coś się podobało, bądź też nie podobało. Tu chodzi o to, żeby po prostu udowodnić, iż spełniamy te wszystkie wymagania, tak? Więc jeżeli sprawozdanie zostało przyjęte przez dyrektora i dyrektor je zaakceptował, dyrektor je Wam podpisał, przyjął i jakby trafiło ono na biurko dyrektora, to myślę, że komisja nie spotyka się po to, żeby oceniać poprawność napisanego sprawozdania. Komisja spotyka się po to, żeby przeprowadzić egzamin bądź przeprowadzić rozmowę, tak, kwalifikacyjną, bo pierwszy i drugi stopień to egzamin, trzeci dyplomowany ma już rozmowę, więc spotykają się z Wami po to, żeby w ramach tej rozmowy, w ramach tego egzaminu, po przeanalizowaniu tych dokumentów stwierdzić, że jesteście godni otrzymania tej akceptacji komisji egzaminacyjnej czy komisji kwalifikacyjnej, tak? Także bardzo proszę, dlatego bardzo proszę, oddychamy spokojnie,
Nie analizujemy tego aż w taki sposób, że komisja może mi tam coś dodatkowo zrobić, albo nie martwimy się o to, że dyrektor przyjął, a komisja może odrzucić. Tu nie o to chodzi, kochani, żeby wam udowodnić, że coś jest napisane źle. Tu chodzi o to, żebyście wy udowodnili, że jesteście godni. Także tak do tego podchodźcie. Dopiero dołączyłam, drugi raz oglądam transmisję, odczuwam duże wsparcie po pani. Cieszę się bardzo, Marta, zapraszamy serdecznie co poniedziałek. Dzisiaj wyjątkowo poniedziałek jest w czwartek, no ale tak czasami u nas bywa, że czasami poniedziałki się zamieniają w czwartki. Agatko, no myślę, że tutaj możesz już na etapie składania dokumentacji zadbać o to, żeby ten termin był taki, który będzie Tobie pasował, bo rozumiem, że jest coś ważnego i boisz się, że te terminy się nałożą, tak? Więc tutaj spokojnie myślę, że możesz na ten temat już na etapie składania dokumentacji porozmawiać. Są różne sytuacje, różne i wtedy albo ten termin się przesuwa, albo po prostu będziesz mogła być poproszona o stawienie się w innym. Ale Agata, ja bym tutaj już dzisiaj radziła Ci po prostu w trakcie składania dokumentacji. Słuchajcie, szczera rozmowa jest naprawdę lepsza niż 2 miesiące strachu, tak? Są różne sytuacje w życiu. Mamy dużo wcześniej wykupione jakieś wczasy, dostaliśmy jakiś prezent od kogoś, tak? Tam też są tylko ludzie, więc dopóki można, próbujcie, tak? Jeżeli jest sytuacja trudna, rozmawiajcie już na wejściu, tak? Żeby potem, bo to kochani, też nie jest tak, że wy składacie dokumenty i ta komisja, to żeby ta komisja się zebrała, to po pierwsze przewodniczący, i tutaj mówię o mianowanych, tak? Musi powołać ekspertów z listy, czyli musi znaleźć takie osoby, które po pierwsze mieszkają blisko was, po drugie będą mogły w tym terminie uczestniczyć i zgodzą się na to, żeby przyjechać. Po trzecie, organ prowadzący musi podjąć uchwały dotyczące powołania tych konkretnych komisji, tak? I tutaj też to wszystko wymaga pewnego wysiłku, wymaga pewnej pracy i jeżeli to już zostanie ustalone, no to potem jest z tym trochę trudno, tak? Natomiast w momencie, kiedy na wejściu wy porozmawiacie i na przykład tam zwrócicie uwagę na to, że w tym i w tym terminie być może nie będziecie mogli się stawić, tak? Z różnych przyczyn ważnych, osobistych, no to wtedy jest ta możliwość zaplanowania tego w troszeczkę inny sposób. Dlatego nie bójcie się rozmawiać. Moje nieszczęsne przypadki. No to tak, kochani, jeśli chodzi o te przypadki do dyplomowanych mówię. Wy macie taką tendencję czasami robić sobie tak kopiuj wklej. I do tego kopiuj wklej odniosę się za chwileczkę jeszcze raz. Ale tak, w waszych planach pojawiły się tam te 2 nieszczęsne przypadki, tak? Tam jest ten 5. punkt mówiący o tym, iż będę się pochylać i będę rozwiązywać różne problemy, tak? Czy to dydaktyczne, czy opiekuńcze, czy wychowawcze w trakcie trwania stażu, a u was w waszych planach pojawiają się nieszczęsne 2 przypadki, tak? Czyli pochylę się nad jakimiś 2 konkretnymi przypadkami. No i teraz, jeżeli coś takiego pojawiło się w waszym planie, że macie tam zapisane te konkretne 2 przypadki, to do tego trzeba się odnieść w sprawozdaniu, tak? I w sprawozdaniu napiszcie w ten oto sposób, że rozwiązywaliście, diagnozowaliście różne problemy wychowawcze w trakcie trwania stażu, czy to dydaktyczne, czy opiekuńcze, czy wychowawcze, a na 2 z nich zwróciliście szczególną uwagę z racji tego, iż uważacie, że są one albo ważne, tak, z punktu widzenia waszej placówki, albo ważne z punktu widzenia waszej pracy,
I w związku z tym im poświęciliście najwięcej uwagi i króciutko je opiszcie, ale naprawdę króciutko, tak? Ponieważ to jest sprawozdanie i tam naprawdę nie trzeba się mocno rozpisywać, tak? I to jest taki sposób na uratowanie tej całej sytuacji, bo w chwili obecnej już do tych nowych teczek tych dwóch opisów przypadków nie umieszczamy, tak? Nie robimy już tego. Będziemy rozwiązywać problem w obecności komisji, czyli komisja nas poprosi o rozwiązanie jakiegoś problemu, natomiast nie umieszczamy już przypadków, tak? I teraz druga sprawa z tym kopiuj i wklej, to te nieszczęsne multimedia. Tam w tym paragrafie, w tym wymaganiu mówiącym właśnie o tych multimediach, wy bardzo często też robiliście kopiuj i wklej i tam na żywca żeście przeklejali od koleżanek czy kolegów te działania. Teraz, moi drodzy, trzeba być troszeczkę bardziej ostrożnym, żeby sobie przez przypadek nie strzelić w kolano, ponieważ sytuacja może wyglądać w taki oto sposób, że szanowna komisja, bazując na tym, co napisaliście w sprawozdaniu, będzie chciała Was poprosić o to, żebyście właśnie, jeżeli tam umieścicie jakieś aplikacje, jeżeli tam umieścicie jakieś informacje, że pracujecie w ramach jakiegoś programu, tak? Jeżeli tam umieściliście informacje, że robicie prezentację w takim czy w takim programie, to może się okazać, że komisja Was po prostu o to poprosi, tak, żebyście to zrobili. No i wtedy może być sytuacja trudna, bo jeśli będzie to kopiuj i wklej, no to tak jak mówię, może się okazać, że niekoniecznie jest to działanie, któremu potrafię podołać, tak? I się okaże, że... I się okaże, że wpisałam coś w sprawozdanie, a nie do końca wiem, jak z tym programem sobie poradzić, tak? I jeśli będziecie mieć prezentację multimedialną, tak, przygotowaną w PowerPoint czy w jakimś innym programie, komisja też na przykład może Was poprosić o to, żebyście jeszcze jeden slajd, tak, sobie tam dołożyli, pokazali komisji, że potraficie, tak? Jeżeli na przykład napiszecie, że administrowaliście w trakcie trwania stażu, administrowaliście stronę internetową placówki, no to tutaj znowu komisja może Was poprosić o to, żeby umieścić na takiej stronie krótki wpis informacyjny, tak? Jeśli napiszecie, że na przykład dbacie o wizerunek Waszej placówki w social mediach, no to komisja może poprosić na przykład o umieszczenie krótkiego wpisu na facebookowym profilu Waszej placówki, tak? Także tutaj bardzo proszę, bądźcie ostrożni w tym, co piszecie w tych multimediach, tak? W tym punkcie dotyczącym tych działań w ramach technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Ola, piszesz akurat ten punkt, czyli pisz tam szczerą prawdę, pisz tam faktycznie to, na czym pracujesz, z czym masz do czynienia na co dzień, jeśli chodzi o multimedia. Ja też właśnie tam dużo, dużo czasu poświęciłam tym multimediom w zasobach kursu dla mianowanego, ponieważ jest to dla Was bardzo ważne i z tego będziecie się musieli właśnie rozliczyć przed obliczem komisji, tak? Więc tutaj naprawdę piszemy teraz to, co faktycznie potrafimy robić, tak? To, co faktycznie wykorzystujemy w naszej pracy, tak, żeby potem nie było jakiejś sytuacji trudnej, że nie będziecie umieli się w tym odnaleźć. I te aplikacje, o których mówiłam na początku, jeżeli ktoś do nas doszedł, to na początku zdradzam mały sekret dotyczący aplikacji. I te aplikacje, o których mówiłam, też są bardzo fajnym narzędziem. I nie bójcie się takich aplikacji. Szukajcie w internecie informacji na temat ciekawych aplikacji, które można wykorzystać w pracy z dziećmi. Naprawdę tych najróżniejszych opracowań jest bardzo, bardzo dużo. Tych narzędzi też jest bardzo dużo. I można spokojnie znaleźć coś dla siebie, coś prostego, jeżeli gdzieś tam mamy zbyt długie pazury do tej techniki, tak, i mówimy, że my się tego nie nauczymy. Musimy się tego nauczyć, tak? Musimy się tego nauczyć, musimy sobie z tym radzić i tutaj nie ma po prostu innej sytuacji, jak w sposób chociaż taki minimalny to ogarnąć, tak? Dobrze. Kochani, i teraz tak, mam dla Was dwie bardzo ważne informacje. Pierwsza informacja dotyczy
warsztatów. Chciałabym przeprowadzić w czerwcu takie warsztaty, w ramach których po pierwsze popracujemy sobie na aktach prawnych. Po drugie popracujemy sobie w obrębie Twojego sprawozdania. Po trzecie popracujemy troszeczkę nad budowaniem tej pewności siebie. Po czwarte popracujemy nad przygotowaniem się do spotkania z komisją. Takie dwa, takie spotkanie warsztatowe w dwóch miejscach, w dwóch miejscowościach chciałabym z Wami przeprowadzić. I teraz moje pytanie, co Wy na to? Jak Wam się wstępnie podoba taki pomysł? Byłoby to takie no minimum 5-godzinne spotkanie ze mną, gdzie właśnie, tak jak mówię, popracowalibyśmy nad aktami prawnymi, popracowalibyśmy nad tym, co ważne w naszych sprawozdaniach i jak na bazie tych sprawozdań się przygotować do tego spotkania z komisją. Popracowalibyśmy nad tą pewnością, nad budowaniem tej pewności i nad tym stresem i pokazałabym Wam parę ciekawych narzędzi i właśnie taki jest pomysł. Dajcie wstępnie znać, czy taki pomysł się Wam podoba i czy byłoby to gdzieś tam. Tak, Ania, no właśnie, przepraszam, myślałam o Katowicach. Cały czas jeszcze gdzieś tam. Myślałam o Katowicach, dokładnie tak. Między innymi Katowice, ponieważ z Katowic jest blisko i z Wrocławia można przyjechać, i z góry można przyjechać, i z Krakowa i okolic można przyjechać, tak? To się nie da online, nie. Tego się nie da, Sylwia, zrobić online. To trzeba po prostu zrobić w ramach spotkania stacjonarnego. I drugie spotkanie myślałam gdzieś właśnie u góry, czyli albo Poznań, albo może gdzieś tam nad morze. Więc taka, no Łódź mogłaby przyjechać do Katowic na przykład. Kraków mógłby przyjechać do Katowic. Właśnie jakiś Gdańsk może, tak, bo tam jeszcze nie byłam, a wiem, że też jest, no, jest sporo osób. I to by się odbywało w czerwcu i na początku lipca. To by były takie 2 albo 3 terminy, bo już widzę, że tutaj takie 3 miasta mi się większe wyświetliły. Więc to jest taka pierwsza ważna sprawa. Druga ważna sprawa, kochani, przeglądając sobie te wasze zakupy, przygotowując dla Was te zaświadczenia, te certyfikaty, rzuciła mi się w oczy taka pewna rzecz, że tak to się jakoś składa, że niektórzy z Was mają po 3 produkty zakupione. I w związku z tym, jakby w ramach takich podziękowań, chciałabym Was poprosić o jedną bardzo ważną rzecz. Otóż wszystkie osoby, które teraz nas oglądają, wszystkie osoby... Ola, było super. No właśnie, jeśli było super, to myślę, że teraz byśmy wyszli troszeczkę z tych ławeczek, wyszlibyśmy troszeczkę z tych krzesełek i popracowały troszeczkę nad tą pewnością siebie, popracowały troszeczkę nad tym budowaniem. Nie wiem, przejrzę Wasze komentarze i zastanowię się, czy Szczecin, czy Warszawa, czy Katowice. Spróbuję wybrać takie miasta, żeby było Wam łatwo dojechać, jakby co, tak? Więc i zależy mi na tym, żeby ta grupa była, no tak minimum 30-35 osób, bo te spotkania warsztatowe mają to do siebie, że przy tej większej ilości osób wtedy się fajniej pracuje. Ale wracając do tych naszych, do tych Waszych zakupów. Otóż, kochani, to, że wracacie, świadczy o tym, że jesteście zadowoleni. To, że wracacie, jest dla mnie też informacją zwrotną, że to, co robię, robię dobrze. I w związku z tym chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, ale w sposób szczególny tym osobom, które zakupiły 3 różne produkty, minimum 3 produkty. I teraz o co Was poproszę? Poproszę Was o to, kochani, abyście poprzez tutaj firmowego Messengera, czyli wiadomości tu na tej stronie,
napisali do mnie wszystkie te osoby, które mają minimum 3 produkty, na przykład awansownik i 2 kursy, albo uczestniczyliście w kursie stacjonarnym, kupiliście awansownik i macie jakiś kurs online, tak? 3 produkty. Wszystkie te osoby, które mają te 3 produkty zakupione na kapeluszu na stronie aneteszostak.pl, bardzo proszę, napiszcie do mnie przez Messengera. Napiszcie: Asia, mam 3 produkty, taki, taki, taki. Dorota, mam 3 produkty, taki, taki, taki. I ja, kochani, chciałabym Wam w sposób szczególny podziękować. Nie powiem teraz, co to będzie, ale chciałabym specjalnie dla Was przygotować pewną niespodziankę w podziękowaniu oczywiście za to, że jesteście ze mną, w podziękowaniu za to, że kupujecie kolejne produkty. Chciałabym w taki pewien sposób Wam podziękować. Także wszystkie osoby, które 3 produkty i więcej, czy to stacjonarne, czy to online, czy to awansownik, być może książka na stronie, piszcie proszę poprzez Messengera, że to Wy i że macie takie 3 produkty. Dobrze? Będę Wam bardzo wdzięczna za to i będę chciała Wam w sposób szczególny podziękować za tą naszą współpracę, tak? Mój pierwszy raz było super, nie bolało. Pozdrawiam. Szkolenie w Poznaniu. Międzyzdroje. No, świetny pomysł. Międzyzdroje. Lubię Międzyzdroje. Środek Polski. Zapraszam do Opolu. Katowice, dobry punkt. Też tak uważam. Dobry pomysł. Gdańsk, Kraków. Daleko. Świetny prost. Zapraszamy do Łodzi. Z tą Łodzią coś tak, nie wiem. Ostatnio nam nie wyszło. Jakoś tak nie udało się zebrać grupy. Dobrze, kochani. Widzę, że na razie... Ha, że teraz już jest tak. O mianowanym czy o dyplomowanym teraz pani mówi. Nie wiem, Diana, co mówiłam. Tak, Marta, mianowani mają problem z efektami, tak? Z tymi punkcikami, co się je tam pisze, kiedyś tak jedna pani napisała. Słuchajcie, ćwiczcie też to słownictwo, tak? Przygotowujcie się do tego, że spotkacie się z komisją, więc to są efekty, tak? Efekty dotyczą działań podejmowanych w trakcie trwania stażu. Te działania przypisujemy do poszczególnych wymagań, tak? Oprócz wymagań mamy też powinności, czyli nauczyciel powinien, od nauczyciela się wymaga. I troszeczkę też już pilnujcie tego słownika, dobrze? Tak, żebym się potem nie musiała za Was tam wstydzić, jak gdzieś tam. Atena, dyplomowani już są. Sprawozdanie dla dyplomowanych już jest na stronie. Natomiast ja dopieszczam... Obiecałam. No właśnie, ja dużo rzeczy obiecuję. Potem wy mnie wytrącacie z różnych moich obietnic tym, że chcecie, żebym była dostępna tu cały czas, tak? No i potem mi się nie udaje tych różnych rzeczy, ale tak, Kasiu, obiecałam produkt o pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością i dotrzymam tego słowa i on się na pewno pojawi niebawem, jak już ogarniemy te wszystkie mianowania, dyplomowania. Tak, dla dyplomowanych jest dostępny, natomiast dla mianowanych dzisiaj dopieściłam i już jest, że tak powiem, w blokach startowych do obróbki. I jak Wy będziecie dzisiaj w nocy spać, to my będziemy go przygotowywać i jutro najprawdopodobniej już wskoczy na stronę, tak? Nie obiecuj, bo technika może zawieść. Ale tak, staramy się, żebyście miały na weekend, tak? Żebyście mogli sobie na tym popracować. Obiecałam produkt dotyczący pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością, Kasiu, i na pewno ten produkt się pojawi na stronie. Będę chciała w ogóle rozszerzyć troszeczkę ofertę właśnie o pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ponieważ jest to taki też bardzo ważny dla mnie kawałeczek mojego życia. Tak się oddałam w pełni temu awansowi i
ale to też chciałabym, żebyście mieli, ponieważ tych dzieci jest coraz więcej w waszych placówkach o specjalnych potrzebach, tak? No dobrze, kochani, to chyba powiedziałam wszystko. Aha, słuchajcie, jutro spotykamy się na maratonie. Jutro maraton muzyczny, spotkanie z Moniką Kluzą. Spotykamy się w godzinach popołudniowych. Na stronie produktu już jest informacja o miejscu, także sobie tam kliknijcie. Obowiązuje luźny sportowy strój i obowiązują buty zmienne, tak? Także wszystkie osoby, które się zapisały, zapraszamy, czekamy jutro. Jeśli ktoś ma ochotę, życzenie, mieszka blisko Zgorzelca, to jeszcze można się dopisać takim ostatnim rzutem na taśmę. Tak. Można się dopisać, można się zapisać, można jeszcze wykorzystać sytuację, że Monisia do nas jutro przyjeżdża i będzie się jutro działo. Będziemy jutro podskakiwały, będziemy jutro śpiewały, będziemy jutro się tutaj fajnie bawiły. Będą krótkie relacje ze spotkania, także śledźcie tutaj nasz profil, tak? Diana, multimedia i spotkanie z komisją to jest mianowany, tak. Multimedia to jest mianowany, natomiast rozwiązanie problemu dotyczy i mianowanego, i dyplomowanego, tak, bo dyplomowani w trakcie spotkania z komisją też mają do rozwiązania, będą poproszeni o przedstawienie rozwiązania jakiegoś problemu dotyczącego waszej pracy. Przepraszam, z uwzględnieniem tego, co obowiązuje w waszej szkole i z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego. To i mianowany, i dyplomowany to ma. Natomiast multimedia i przygotowanie czegoś przed obliczem komisji, jeśli chodzi o te multimedia, to zadanie dla przyszłego mianowanego. Kupiłam, zrobiłam przelew i czekam. Jeśli tylko pieniążki wpłyną na konto, zostanie odblokowany dostęp. Moduły już się tam uzupełniło troszeczkę, jeszcze ten film jest w obróbce dotyczący prezentacji i jeszcze jeden materiał dotyczący kilku takich ćwiczeń EWUŚ, jak sobie tam poradzić jeszcze już przed samym spotkaniem z komisją. Natomiast tak jak mówię, jak mnie znacie, ja jeszcze i tak będę tam dorzucać bonusy. I dyplomowany, i mianowany, będziecie tam jeszcze otrzymywać takie bonusiki, które będą wam przydatne jeszcze, jeśli chodzi o przygotowanie się na spotkanie z komisją egzaminacyjną i kwalifikacyjną. Także tak jak napisałam, będą jeszcze dodatkowe bonusy. Wszystko to, co będzie się tutaj działo w tych odcinkach takich dodatkowych, tak, w tych odcinkach, gdzie będziemy poruszać tematy już stricte związane ze spotkaniem z komisją, to wszystko będzie też potem wskakiwało jako bonusy do kursów, do zasobu kursów, tak? Renatko, tak, ja wiem, że dajecie mi znać o tym, że też jesteście i też chcielibyście jakieś materiały i też chcielibyście coś o sobie posłuchać. Jak tylko ogarniemy sprawozdania Renata, to na pewno będzie jeden odcinek poświęcony wam, czyli tym stażystom, którzy chcą być kontraktowymi. Takie podsumowanie pierwszego roku i takich kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę w drugim roku. Stolica na szkolenie musi być, nie przynoście nam stolicy do... No stolica mnie bardzo, bardzo... Słuchajcie, w ogóle opowiem wam jeszcze tak na zakończenie, żeby już nie przedłużać i zaraz uciekam. Opowiem wam taką ciekawą sytuację dotyczącą tych spotkań z wami, tak? Są takie szkolenia, gdzie to nie ja jestem organizatorem i przyjeżdżam do osób jakby nieznanych mi, tak? I tak było na przykład w ostatnim czasie we Wrocławiu. Była jedna osoba w grupie, która mnie kojarzyła z mojego hello, hello. I jest inna energia. Jest inna energia na takich szkoleniach. Natomiast na tych szkoleniach, które organizujemy my, na tych szkoleniach, na które przyjeżdżacie wy, czyli te osoby, które na co dzień są tutaj z nami i które obserwują Avans TV i które chcą się spotkać dodatkowo na żywo, żeby sobie to wszystko poukładać, tak jak to było teraz w ramach tych spotkań nauczycieli, nie taki awans straszny. Słuchajcie, jest zupełnie inny
zupełnie inna jakość pracy, tak? Jest taka inna energia. Jest, no teraz w Warszawie po prostu czasami to aż sama się dziwiłam, że tak fajnie, naprawdę tak fajnie to wszystko się odbywa i ja jestem naprawdę bardzo wdzięczna za te spotkania i te spotkania bardzo dużo mi dają. No i przede wszystkim pokazują, że ten świat online raz na jakiś czas warto przenieść na takie żywe spotkanie, takie pobycie ze sobą, takie do porozmawiania gdzieś tam w przerwie, takie uśmiechy, którymi ja nawet jak idąc korytarzem, słuchajcie, umiem rozpoznać, że to moje awansowianki, tak? Bo jest ten uśmiech, jest takie to coś, taki błysk w oku i mówię, oho, awansowianka idzie. I faktycznie okazuje się, że awansowianka. Także no, dziękuję bardzo za te doświadczenia, bo tak jak mówię, no, jest to dla mnie coś niebywałego. Jest to dla mnie taki no, bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo Wam za to dziękuję. Ilonko, tak, awansownik, kochani, awansownik to jest planer, tak? Czyli generalnie jakby założeniem tworzenia tego planera było to, żeby pomagać Wam w awansie, tak? Żebyście mogli sobie tutaj na przykład rozplanować jakieś działania, żebyście mogli sobie tutaj zapisać, co ważnego będziecie w ramach tego awansu robić w danym miesiącu, tak? Żeby tu się troszeczkę sobie napisać, a potem się z tego porozliczać, tak? Przed samym sobą, tak? Dodatkowo macie tutaj liczne dodatkowe tabele, tak? Są tabele, słuchajcie, bo tak jak mówiłam, to są te karty miesięczne, gdzie możecie sobie wpisywać w dowolnym miesiącu zacząć prowadzenie awansownika. Tu natomiast macie możliwość spisywania sobie wszystkich działań, konferencje, szkolenia, wyjazdy służbowe. Tu macie na przykład kalendarz imprez i uroczystości i też możecie sobie tutaj zapisywać to, co ważne, tak? Tu macie na przykład spotkania z opiekunem stażu, tak? Czy ze swoim stażystą, tak? Tutaj możecie sobie rozpisywać na 3 lata wycieczki szkolne, też żeby nam nie umknęło. To nawet prowadzenie tego awansownika jest nawet bardzo fajne i przydatne dla nauczyciela, który nie jest w awansie, tak? Bo możecie tutaj w jednym miejscu zebrać ważne. Tutaj macie harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej. Też możecie sobie tutaj te informacje spisywać. Kursy, zawody sportowe. Też możecie sobie tu świetnie wpisywać. I to nawet potem przy takiej zwykłej sprawozdawczości. No i tu dodatkowo są jeszcze takie piguły wiedzy, takich kilka lekcji dla poszczególnych stopni awansu. Jest tutaj taki przykładowy arkusz obserwacji zajęć, więc jeśli jesteś na przykład opiekunem, to też warto mieć ten awansownik. Wtedy weź sobie ten dla dyplomowanego i on jest taki najbardziej rozbudowany. I oczywiście te karty miesięczne, ich jest tyle, ile miesięcy stażu, tak? Czyli kupując taki jeden awansownik, masz kalendarz na 3 lata. Kupując taki awansownik w wersji dla mianowanego i przyszłego dyplomowanego, masz na 3 lata kalendarz, tak? Na początku, słuchajcie, też plany lekcji, tak? I to jest kilka arkuszy, tak żebyście mogli sobie wpisywać, jeśli są zmiany. I to samo plany dyżurów, też kolejne arkusze, które możecie sobie wpisywać. I w chwili obecnej awansowniki są nawet w promocji, wiecie? Także gdybyście chcieli, to serdecznie zapraszam. Tu oczywiście takie przekładki z różnymi takimi cytatami, które warto też sobie przeczytać, wziąć do serca. Także to jest, kochani, ten awansownik, tak? I nawet nie będąc w trakcie awansu, myślę, że może on spełniać rolę kalendarza. Tu jeszcze oczywiście macie miejsce na swoje notatki dodatkowe. Także gdybyście chcieli, gdybyście uważali, że będzie to przydatne dla Was też narzędzie, nawet nie będąc w trakcie trwania stażu, to serdecznie zachęcam. I tak jak mówię, on jest tak przygotowany, żeby po prostu w każdym momencie móc zacząć. Ty wpisujesz miesiąc, ty
Ty planujesz sobie poszczególne dni, ty sobie możesz tutaj właśnie wyznaczać różne cele, to co najważniejsze, to co chcę posiąść, zdobyć, tak, na co będę zwracać uwagę jako obserwator zajęć, tak, jaką umiejętność będę doskonalić, jakie będą zadania priorytetowe i możesz to sobie wykorzystać jako nauczyciel w swojej codziennej pracy, tak, bo przecież też stawiacie przed sobą różne zadania, też się przyglądacie swojej pracy, też dokonujecie ewaluacji, też cały czas gdzieś tam tworzycie coś nowego w obrębie swoich działań. Także gdyby ktoś gdyby ktoś potrzebował, to serdecznie zapraszam. I tak jak mówię, w chwili obecnej jest promocja na awansowniki, więc jeśli jest taka potrzeba, to będzie mi miło. Chodzi mi też o to, żeby to było narzędzie, z którego będziecie korzystać, tak? Bo jeżeli chcecie kupić go tylko dlatego, że ładnie wygląda, bo wygląda pięknie, pięknie zaprojektowany, pięknie przygotowany, pięknie oprawiony. Natomiast jeżeli chcecie go kupić tylko dlatego, że pięknie wygląda, to nie kupujcie. Natomiast jeśli będziecie z niego korzystać, jeżeli podejdziecie do tego jak do narzędzia, to myślę, że wtedy warto, tak? I tak też bym chciała, żeby to było dla Was takie narzędzie, że siadam, planuję sobie ten miesiąc, wpisuję, kiedy będę obserwować zajęcia u swojego stażysty, wpisuję, kiedy będę prowadzić zajęcia, wpisuję inne ważne daty, tak, rzeczy. I potem przy pisaniu sprawozdania, słuchajcie, już nie biegasz po wszystkich opłotkach, nie szukasz po różnych dokumentach. Tu z tyłu, jeżeli na bieżąco wypełniasz te wszystkie tabele, masz wszystkie najważniejsze informacje i konkretne daty, słuchajcie. Także tu już jest pewna rzecz pozałatwiana. Tu też, jeżeli sobie to piszecie regularnie, jeżeli podchodzicie do tego w sposób systematyczny, też będą zapisane Wasze działania, też będą zapisane Wasze uwagi, też będą zapisane wszystkie Wasze sugestie, przemyślenia. I myślę, że jest to naprawdę świetne narzędzie i bardzo pomocna rzecz potem przy pisaniu sprawozdania. A jeszcze jak pójdziecie z nim na spotkanie z komisją i pokażecie, że coś takiego macie, no to myślę, że dodatkowo też na pewno zainteresujecie komisję i pokażecie, że już nie starczyło czasu na ocenę dorobku i pracuję nad tym, żeby ta ocena, opinia o dorobku, bo to się teraz nie nazywa ocena, tylko opinia o dorobku. Jeśli mi się uda przez weekend to przygotować, to też myślałam o tym i też Wam to, jeszcze przygotuję. No to co, kochani? Hello, hello, czas się kończy nasz powolutku. Mamy ponad 1,5 godziny. Miło mi było się z Wami spotkać, miło mi było Was zobaczyć. No niestety nie usłyszeć, ale jest to taki pewien rodzaj takiego spotkania i jak ja sobie to czytam. No Ewa, jeszcze będzie ku temu na pewno sposobność. Wrocław jest blisko, wulkan energii będzie. No tak, widzicie, w Warszawie dziewczyny twierdzą, że wulkan energii. No coś w tym jest. Jest takie fajne flow. Szkoda, wcześniej nie było awansownika. No nie, awansownik to jest taki dość młody projekt, młody produkt, więc faktycznie nie było go jakiś czas temu, ale no jakby zrodził się z potrzeby. On był w mojej głowie już od jakiegoś czasu. Natomiast wiecie, to jest tak. Ja też kiedyś się do tego odniosę. Jeżeli, i oczywiście zachęcam do tego, tak? Jeżeli masz w głowie jakiś pomysł, jeżeli masz w sercu jakąś potrzebę, to warto jest zmierzać do tego, żeby ją zrealizować. Natomiast, bo pytacie czasami o cenę. No nie jest to produkt tani, tak? Natomiast jakby wyjaśnię dlaczego. Otóż w sytuacji, kiedy taki zwykły Kowalski, czy taka zwykła Sulepska jak ja, chce wydać taki produkt, to ten produkt jest... Widzicie tam się lampa, która mnie oświeca, odbija. Widzicie? Widzicie, jak to wygląda? Co prawdziwe studio nagrań. Gdzieś też Wam pokażę. Pokażę Wam to od środka.
No i właśnie, i jakby przeniesienie tego z głowy na papier, tak, czy do komputera, wiąże się z tym, że trzeba po pierwsze znaleźć, zatrudnić grafika, który wam to po prostu wszystko złoży, tak, bo ja nie mam aż takich umiejętności, tak. Potem trzeba znaleźć kogoś, kto wam to sprawdzi, tak, kto się nad tym pochyli, kto to przeczyta. No akurat to jest planer, więc tego czytania nie było zbyt dużo. Niemniej jednak jest ktoś taki potrzebny. Potem musimy poszukać kogoś, kto nam to wydrukuje, tak? Czyli znaleźć drukarnię, która się podejmie. No ja sobie tu postawiłam zadanie poprzeczkę dość wysoką, bo to jest twarda oprawa. On cały jest szyty w środku, także poszłam grubo i no i oczywiście to wszystko wiąże się z kosztami, tak? Dlatego też prowadziłam przedsprzedaż i dlatego też chciałam od was takiej informacji zwrotnej, czy będzie potrzebne, ile sztuk będzie potrzebne, ponieważ to się potem wiąże z tym zamówieniem, tak? Które trzeba do tej drukarni złożyć, tak? I w momencie, kiedy ten produkt idzie do druku, no to jest to takie, wiecie, takie bardzo fajne uczucie, bo coś, co było w waszej głowie, coś, co było gdzieś tam na etapie pomysłu, nabiera takiego realnego kształtu, tak? Natomiast, no tak jak mówię, jeżeli wydaje się coś w sposób indywidualny, jeżeli wydaje się coś w małych nakładach, no to niestety te produkty są droższe. Jeżeli zaprosi mnie do współpracy Empik albo jakieś inne wydawnictwo edukacyjne, to będę mogła sobie wtedy pozwolić na wydrukowanie większej ilości i automatycznie wtedy cena takiego produktu spada. Natomiast w takiej wersji bardzo osobistej, w takiej wersji, w małej ilości nakładów, no niestety jest to dość drogie przedsięwzięcie. Niemniej jednak radość jest bardzo duża, kiedy bierzesz do ręki i kiedy możesz właśnie zobaczyć, że to, co było w twojej głowie, to, co było w twoim sercu, to, co było w sferze marzeń, po prostu zaczyna istnieć, tak? Zaczyna żyć swoim życiem. A potem jeszcze, kiedy wysyłacie zdjęcia, kiedy piszecie, że jest pomocny, kiedy dzielicie się informacjami zwrotnymi, że super, że świetnie, że jak najbardziej się sprawdza, no to jest jeszcze większa radość i naprawdę dla takich chwil po prostu warto żyć. I zachęcam was do tego. Zachęcam was do tego, żebyście też tworzyły, żebyście też szukały tych różnych pomysłów w waszych głowach, w waszych sercach. Mogą być e-booki, mogą być materiały w formie PDF, bo to jest najprościej zrobić, tak? Ale warto jest tworzyć to, co jest w naszym sercu, to, co jest w naszej głowie. No właśnie, Basiu, w bardzo wielu przypadkach na bieżąco jest trudno i ja zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego kupując awansownik, trzeba z tym na bieżąco się zmierzyć, tak? Bo to nie ma sensu, jeżeli my będziemy chcieli to wypełnić jednorazowo, tak? Chociaż można też tak go potraktować, tak? Że raz na pół roku sobie siadam, rozpisuję, czy tam raz na kwartał rozpisuję i potem się z tego rozliczam, tak? Tu chodzi o to, żeby to było takie narzędzie do mojej awansowej pracy, tak? Żeby to był taki mój pomocnik, żeby to był taki mój niezbędnik, że ja tutaj najpierw zapiszę, zaplanuję, przeniosę z planu to, co chciałabym zrobić w danym miesiącu, dwóch czy trzech. Potem się też z tego rozliczę, tak? Wykorzystam te dodatkowe tabele, tam sobie powpisuję to, co się dzieje na bieżąco, żeby potem przy pisaniu sprawozdania usiąść, otworzyć. Aha, konferencje, szkolenia, wyjazdy, byłam tu, wtedy i wtedy. Już mam, nawet daty mam, tak? Aha, słuchajcie, o nieobecności. To też bardzo taki trudny dla nas temat, tak? Gdzieś tam nie ma nas przez dzień, dwa, potem jakiś dziennik trzeba uzupełnić i szukamy. Kurczę, byłam, nie byłam, wiem, że jakieś zwolnienie, ale kiedy? I tu też macie możliwość wpisania sobie takich nieobecności, tak? Także jest tutaj dużo takich dodatkowych tabel, które na pewno są bardzo pomocne przy pisaniu sprawozdań i taki był tego cel.
Kąpi córkę i słucham panią. Hello, hello, córeczko, śliczna. Witamy, pozdrawiamy. No i tak to, dziewczyny moje kochane, wygląda. Także tak, uciekamy sobie, zabieramy się do zadań różnych. Spotykamy się w poniedziałek o 19. Na poniedziałek zaplanowana będzie jakaś mała niespodzianka, taka, która wam pomoże w waszych przygotowaniach do spotkań z komisjami. Bardzo proszę, żebyście przestali myśleć o tym, jak o czymś, czego nie da się przeżyć. Odkręcamy sobie myślenie, tak? Myślimy o tym w sposób taki, że jest to dla mnie ważne, oczywiście, natomiast nie jest to najważniejsze działanie moich najbliższych dni, tak? Oczywiście jest to dla mnie ważne, ale nie jest to dla mnie najważniejsze. Po drugie, chciałabym, żebyście zaczęli budować poczucie własnej wartości i spojrzeli do tych sprawozdań. Do tych, które już są napisane w całości, czy do tych, które są już zaczęte, które się piszą. Zobaczcie, ile tam jest działań. I budujcie na tym swoje poczucie wartości, budujcie na tym swoją wartość. Jeżeli ja się podjęłam tylu działań, jeżeli ja tyle zrobiłam, to nie ma szansy, żeby tego nie zaliczyć. Nie ma szansy. I koniec. I tak trzeba do tego podchodzić, tak? Nie możecie się nakręcać, że coś będzie źle. Nie ma takiej opcji. Proszę brać to w taki oto sposób, tak? Oddycham głęboko, czytam sprawozdanie, patrzę na te swoje działania, przyglądam się tym działaniom i buduję siebie na bazie tego, co zrobiłam. Bo ja cały czas powtarzam, wy się podejmujecie szeregu różnych działań. Nie bójcie się tych aktów prawnych, z nimi sobie damy radę, pomalutku sobie tutaj porozkładamy to wszystko na czynniki pierwsze, tak? Natomiast wy macie zbudować swoje poczucie własnej wartości. Wy macie nauczyć się mówić o sobie dobrze. Wy macie odwrócić to myślenie. Ja wiem, że przez wiele lat powtarzano wam, że nie wolno się chwalić, że macie się nie wychylać i takie tam różne inne dziwne rzeczy, a ja wam mówię zupełnie coś innego. Macie nauczyć się mówić o sobie i o swoich działaniach dobrze i to jest zadanie dla was na najbliższy czas, tak? Mówić o sobie dobrze. I czytać czytać to, co napisaliście o sobie. Pani Anetko, opiekun nie wystawia. Opiekun wystawia opinię o dorobku. W sumie nigdzie nie jest napisane, czy ta... No właśnie, teraz zobaczcie, to jest taki... Ja już o tym mówiłam wcześniej. To jest taka dziwna sytuacja, ponieważ dyrektor wystawia ocenę, a opiekun wystawia opinię. Opinia może być jaka? No albo pozytywna, albo negatywna, tak? Generalnie tam jakby napisane jest tylko, że wystawia opinię. I w tej opinii ma się odnieść do waszych zajęć, tak? Które obserwował i które prowadziliście. I w tej opinii ma się odnieść do stopnia realizacji, spełnienia wymagań, tak? Stopień realizacji spełnienia wymagań i opinia na temat zajęć, które obserwował i które prowadziliście, tak? Czyli jeśli opinia to albo negatywna, albo pozytywna, albo po prostu opinia, natomiast dyrektor wystawia wam ocenę i wy sami sobie wystawiacie samoocenę, tak? Tam, gdzie proszą, gdzie nie proszą, się nie wychylacie i nie prosicie, tak? Czego Ewuś nie wiedziałaś 3 lata temu? Czego Ewuś nie wiedziałaś 3 lata temu? Że można sobie planować awans? No można. Ja wiem, że dużo osób właśnie jakoś tak do tego podchodzi, że... No ale nieważne, zaczynamy to stawiać na nogach i będziecie bardzo dobrze przygotowani do spotkania z komisją i ja wam to obiecuję. I nie ma zmiłuj się. No. A teraz pozwólcie, że już się po raz kolejny z wami pożegnam. Do 3 razy sztuka. I spotykamy się, tak jak mówiłam, w poniedziałek. W poniedziałek sobie popracujemy nad czymś. Jeszcze nie wiem nad czym, ale na pewno wymyślę i na pewno będzie to przydatne dla was.
I cały czas gdzieś tam powolutku przygotowujemy się do tych sprawozdań. Tak? Pamiętacie, że od zakończenia stażu macie 7 dni, tak? Czyli do 31 normalnie trwa wasz staż, nie wyrywacie się. Dopiero po pierwszym będziecie mogli złożyć, ale pierwszy i drugi to jest weekend, więc dopiero od trzeciego startujemy ze sprawozdaniami, tak? I mamy czas do 7 czerwca. Więc spokojnie damy radę. No to co, kochani? Jeśli jeszcze są jakieś pytania, to bardzo proszę piszcie w komentarzach, ja się do nich później odniosę, albo odniosę się do nich na naszym najbliższym spotkaniu. Puśćcie jeszcze parę serduszek, udostępnijcie jeszcze transmisję, jeśli gdzieś tam możecie udostępnić, jeśli jesteście w jakiejś grupie, albo oznaczcie kogoś, komu by się to mogło przydać. I co? I będziemy się powolutku żegnać, tak? Czyli pamiętajcie, szukamy narzędzi dodatkowych do naszej pracy, zakupujemy Twój styl albo odsłuchujemy początek naszego spotkania dzisiejszego i ja tam bardzo szczegółowo, no puszczajcie te serducha, puszczajcie. I ja tam bardzo szczegółowo omówiłam te aplikacje, które warto wykorzystać. Edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna, nauczyciele przyrody. Myślę, że spokojnie możecie sobie z tego pokorzystać. Dzięki, wielkie dzięki. No to co, kochani, buziaczki, pozdrawiam Was serdecznie. Zaglądajcie na stronę. Jeżeli przeczytaliście artykuł, zostawcie ślad, bo tak jak mówię, to wtedy fajnie pozycjonuję tą stronę i inni będą mogli do nas dotrzeć. Dziękuję bardzo, dziękuję. Trzymajcie się cieplutko, dbajcie o siebie, uśmiechajcie się do siebie, nie ciągnijcie siebie, to znaczy nie ciągnijcie, nie dajcie się ciągnąć innym w dół, ciągnijcie w górę, tak? Ciągnijcie w górę, doceniajcie siebie, rozpiszczajcie siebie czasami, zróbcie sobie jakąś małą niespodziankę, jak coś fajnego Wam się uda zrealizować, zróbcie sobie jakąś małą nagrodę, tak żeby mózg zapamiętał, że warto było po to sięgać i się wysiłkować. Jak napiszecie to sprawozdanie, to też coś tam sobie w zamian za to, jakiś prezencik sobie zróbcie, a potem czytamy. Czytamy po to, żeby siebie docenić. Czytamy po to, żeby siebie dowartościować. Czytamy po to, żeby zobaczyć, jak wielu działań w trakcie trwania stażu się podjęłaś. Metody aktywizujące już były, Dianuś. Metody aktywizujące już były. I ewaluacja też już była i to już jest w zasobach kursów dla dyplomowanego i dla mianowanego jako dodatek. Pozdrawiam serdecznie, dobrej nocy Wam życzę, wszystkiego dobrego, do zobaczenia w poniedziałek. Buziaczki, pa, pa.